Powodzenia, chłopaki! Witam was serdecznie, ostatni dzień lutego, 29 lutego 2020, przestępnego roku. Przestąpiliśmy linię startu Gorzyca. Za każdym razem podaję wam inaczej nazwę tej miejscowości. Gorzyca, wyścig charytatywny, opuchar gminy Bledzew bodajże. Tak wyglądają zawody. Na początek podam wam kilka suchych faktów, a najwięcej dzisiaj będę wam mówił o współpracy w grupie. Kiedyś już wam o tym mówiłem, tutaj pokażę wam dokładnie, jak może wyglądać, a jak może nie wyglądać współpraca w grupie i trochę taktyki. Dobra, statystyki. Mój blog 6-tygodniowy właśnie się zakończył, to są zawody o priorytecie C. Zajrzyjcie na shybike.pl, na moim blogu, na forum naszym. Wpisałem już pełny kalendarz zawodów i to były pierwsze te niezimowe, czyli po fatbike'owych zawodach, zawody MTB priorytet C, czyli priorytet żaden. Zawody robione z biegu i to był ostatni dzień 6-tygodniowego ciężkiego bloku treningowego. Ze statystyk HRV najniższe w historii u mnie, czyli bardzo źle, około 50 chyba miałem w soboty czy w piątek przed zawodami. Puls spoczynkowy 58, wyjątkowo wysoki, więc chciałem też sprawdzić, czy takie złe fakty sprawdzają się na zawodach. W pewnym sensie tak, nie poszło mi źle, ale zdecydowanie czułem, że to nie jest to. No ale o tym się przekonamy za 3 tygodnie, 22 marca w Grudziądzu, gdzie będę wypoczęty i będę miał zrobiony tak zwany taper. A będą to zawody o priorytecie B. Przechodzimy do zawodów, które właśnie oglądacie. Będziemy mówić dużo o współpracy w grupie, dlatego że tak naprawdę można by te zawody nazwać gravelowymi. Większość trasy, a mieliśmy dwie rundy po 16,5 km, to była właśnie taka droga. Prędkość przelotowa, jak widzicie, między 28 a 30 parę kilometrów. Na samym początku widzę już, że mam problemy z nadążaniem nad pierwszą grupą. Tutaj widzicie zwycięzcę tych zawodów jeszcze w tym momencie przyszłego i całą grupę. Dopiero kiedy grupa zwalnia, jestem w stanie grupę dojść, nieco tam przywatowując dodatkowo. Będziemy jechać przez jakiś czas razem, ale teraz ogólnie zrobi się nerwowo, kiedy zaczynają się kałuże. Ważna informacja, jadąc w takiej grupie nie omijasz kałuż. Nie omijasz kałuż. Krótko i na temat. Jeżeli ciągniesz za sobą zawodników, którzy siedzą ci na kole, to możesz ich ostrzec i wykonać delikatny skręt, natomiast w grupie nie omijasz przeszkód, przeskakujesz je albo w nie wpadasz, bo tuż za nami kilka minut temu na tym wyścigu miał miejsce spory krach, tam w zasadzie prawie cały peleton się za nami zatrzymał, kilka osób tylko bokami zdążyła jakby wyhamować albo ominąć. Więc takich kałuż nie omijacie. Zobaczcie, że tutaj jedziemy w grupie, to nie są dwa sznurki. Tutaj tak naprawdę jedzie obok siebie czterech, czasami pięć rowerów. Więc przy ominięciu kałuży, kiedy robi się nerwowo, jest bardzo źle. Nawet przy prędkości 30 km na godzinę. Połamane koła, inne problemy i tak dalej. Nie wiem, czy to nie tutaj chyba będzie nawet. Tak jest, to tutaj chyba były te większe kałuże, tak jest. I takie, widzicie, takie omijanie nie jest dobre. Naucz się skakać, albo wjeżdżaj w kałużę. Jak nie chcesz się pochlapać, tak, duża gleba. W tym momencie ona miała miejsce. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chcę wam powiedzieć na tych zawodach. Kolejna rzecz, podjazdy. Jak widać, dla mnie 400 parę 10 watów na podjeździe to było wystarczająco, na tyle wystarczająco, że odchodzi mi cała grupa. I to jest moment, w którym w zasadzie nie tyle decyduję, co już wiem, że pierwsza duża grupa mi odjedzie. Dlaczego w tym przypadku na podjazdach, a nie na prostej? Dlatego, że na prostej mieliśmy wyższą prędkość, tu jest teraz 20, na prostej było około 30 km na godzinę. I na prostej dużo łatwiej w peletonie jest utrzymać się za kimś, kto jedzie z przodu i ciśnie dużo szybciej, natomiast pod górę, no już wtedy wyrównują się szanse i ten, kto ma te parę dziesiąt watów więcej w nogach, nawet jeżeli jest cięższy, pojedzie, jeżeli ma więcej watów na kilogram.
to moment, kiedy kolega mówi, siadaj mi na koło szaju i tak mnie pociągnął. Przy tej prędkości miałem wrażenie, że rower wręcz przyspiesza bez pedałowania za nim. Wielkie dzięki. Pojechaliśmy dosyć długo razem i to już jest moment, w którym widzicie na dole wprawdzie kropkę, jakby kończył się wyścig, ale ja na dwa razy nagrywałem, bo na przejeżdżając przez linię mety po pierwszym okrążeniu zamiast wcisnąć lap, wcisnąłem stop. Więc jakby mamy dwa nagrania tutaj, więc ta kropka teraz dojdzie do końca biała, a kiedy zobaczycie ją znowu po lewej stronie na początku, to już będzie drugie okrążenie. To jest cały czas okres formowania się kolejnych grup. Myślę, że pierwsza grupa się rozsypała, my tutaj jeszcze trochę polowaliśmy na tych, co się wysypali z pierwszej grupy, ale my tak naprawdę przyjechaliśmy albo w drugiej, albo w trzeciej grupie. Byłem bodajże 33, zawodników było 100 parę 10. Mówię open, bo kategorie wiekowe mnie nie interesują. Interesuje mnie, który jestem na wszystkich zawodników, którzy przyjeżdżają na zawody. Więc oglądacie teraz, jak to mniej więcej będzie się plasowało. Tutaj też pokazuję wam, że czasami jazda obok zawodnika jest bardzo pomocna, kiedy mamy boczny wiatr, więc też na to zwracajcie uwagę. No i tu już niektórzy mocno podkręcali nas, żebyśmy jeździli po zmianach, z czym się ja zawsze zgadzam. Dlatego, że przed nami widać zawodników, jadą jakieś pół minuty przed nami. Natomiast jak widzicie, moje pociągnięcia są bardzo długie, a zmiany, które będę dostawał, są bardzo krótkie. I zaraz wam pokażę, dlaczego nie udało nam się w grupie współpracować. Między innymi dlatego, że niektórzy po prostu chcieli pociągnąć się z tyłu i wyskoczyć na końcu. To jest zupełnie normalne, to jest normalna rowerowa taktyka i nie ma co od K i P i H na innych wyzywać. To jest normalka, ja tego nawet nie krytykuję. Gdyby tu zależało mi na tym, żeby się jak najmniej zmęczyć i przyjechać sobie na sprincie, to też bym tak taktycznie zagrał, żeby tylko sprint walnąć na końcu. Ten kolega chciał, żebyśmy jechali po zmianach, ale jaki błąd robi? Kiedy dał zmianę, to dał taką zmianę, że trzeba było przyspieszać. Teraz ja daję zmianę, trzymając równo, widzicie mniej więcej na dole moc, około 280, 270, 260, to zależy jak powieje wiatr i jakie jest nachylenie. Natomiast inni zawodnicy w ogóle nie chcieli współpracować, a ten jeden kolega, pozdrawiam cię, w zielonym, który jakby wychodził na zmianę, przyspieszał. Jeżeli współpracujecie ze sobą, pamiętajcie, ciągniesz z przodu, potem dajesz znak schodząc na bok, że następny wychodzi, ale ten następny nie przyspiesza, ty powoli zwalniasz. Teraz tam słychać, on krzyczy, wyjedź na tego, co ma tutaj napisane trek z tyłu na spodenkach. On wyjechał, od razu zjechał, bo nie chciał zmiany dawać, albo też nie miał takiej siły. Ten zawodnik czarny z biało-czerwonym paskiem, pozdrawiam was wszystkich, też dawał krótką zmianę, no a ten widać się stara, ale zobaczcie, jak on teraz ciągnie i teraz, żebym ja mu usiadł na kole, muszę znowu przywatować, stwierdzam, że to nie ma sensu, więc jakby jadę swoje tutaj w okolicach mojego FTP, które w tym momencie jest około 266 watów. No i teraz zobaczycie, znowu daję zmianę i moje zmiany są kilometrowe, zmiany, które my, kolega w zielonym na chwileczkę tylko wychodzi, kolega w czarnym w ogóle nie wychodzi, od razu się chowa za zielonego, dobra, wyjdzie jeszcze na chwilę, ale też się chowa. Normalka, mogą być tego dwie przyczyny, ktoś albo nie ma siły pociągnąć, albo po prostu nie chce ciągnąć i nie musi tego robić. Natomiast taktyka jest bardzo prosta i brutalna, jeżeli nas jest 10, a było nas między 6 a 10, a przed nami pół minuty jedzie 3, to oni nie mają z nami szans. Gdybyśmy jechali po zmianach 200 parę 10 watów, to bylibyśmy 3 pozycje do przodu, ale większość zawodników tak nie myśli, większość zawodników myśli, lepiej się przytrzymam tej grupy, żeby wytrzymać, bo i tak jestem pomocny, a na końcu wyskoczę z koła i sobie wygram. Nie uczymy się w ten sposób taktyki i tak naprawdę nie zdobywamy miejsc, które moglibyśmy zdobyć. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia tak naprawdę na tych zawodach, bo ja tutaj nie jadę, znaczy jadę po wynik, oczywiście bardzo cenne dane przywożę z tych zawodów dla siebie. Natomiast, no tutaj czy ja będę 30, czy 29, czy 27, nie ma dla mnie w zasadzie żadnego znaczenia. Znaczenie ma dla mnie jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden cel mam do zrealizowania na tych zawodach. Powiedziałem sobie, że chcę mniej więcej ostatnią ćwiartkę zawodów jeszcze przyspieszyć, czyli chcę zobaczyć, czy mam wytrzymałość, nad którą pracowałem, czyli to jest akurat krótki wyścig, on trwał godzinę 6 minut bodajże, 7 minut dla mnie. Natomiast chcę zobaczyć, czy na końcu będę w stanie pociągnąć. Tutaj niektórzy mówili, o Szaju, za szybko zaatakowałeś, i ja tutaj nie atakuję. Ja przyspieszam, zobaczcie teraz moje tętno, to jest 166 uderzeń serca na minutę i chcę zobaczyć, czy te 300 parę 10, czyli tak naprawdę moje
to już byłby interwał na VO2 Max. Czy jestem w stanie sobie to pociągnąć? Trochę wcześniej powinienem zacząć to robić, bo już pod koniec będzie zjazd i jakby nie byłem w stanie tej takiej długiego interwału sobie pociągnąć, ale ten i tak trwał kilka minut i z tego jestem zadowolony. Wjeżdżamy już do miejscowości, ja wykonałem swoją robotę, wszystko fajnie, wszyscy teraz siedzą na kolei, tylko czekają, żeby zapiłować i za moment będzie sytuacja, w której zawodnicy będą sobie wychodzić z koła. Natomiast jeszcze na końcu na zjeździe też trochę mi się udało wyprzedzać, no i na koniec zobaczycie sprint, ale tego już wam nie spalę, obejrzyjcie to sobie w następnym odcinku, w którym macie całe zawody. Przez cały czas tam się coś działo i było bardzo ciekawe, obejrzyjcie, do zobaczenia w Grudziądzu.